moja kotłownia, jakby ktoś dawno nie widział. Rozumienie ze słuchu trwa 20 minut. No ale pan Jan był bardzo, bardzo długo, także naprawdę wielki szacun. Nie zapraszam nigdy nikogo do filmu. Próbujemy robić to jak najlepiej, jak tylko potrafimy. Wesołych świąt! Moi drodzy, nie wiem czy pamiętacie, jak w zeszłym roku na walentynki nagrałem taki film, gdzie pokazywałem, jak musiałem zmywać, bo kurczę, no nie taki nietrafiony prezent był dla Iwony, te gąbeczki w kształcie serca i jak dałem jej te gąbeczki na Dzień Zakochanych, żeby się je lepiej zmywało, to już było po Dniu Zakochanych. I od tej pory nie robimy sobie prezentów, no bo ona powiedziała, że ja nie umiem robić prezentów i nie będziemy robić prezentów. Co zresztą było mi na rękę, ale postanowiłem to przełamać i w tym roku na Mikołajki kupiłem jej coś wyjątkowego. Zaraz wam pokażę. Tak przy okazji, moja kotłownia, jakby ktoś dawno nie widział. Słuchajcie, kupiłem jej takie dwie zmiotki. Zobaczcie, jakie piękne zmiotki jej kupiłem. Dwie. I to się na nie otwiera. Wiecie, można sobie tam pozamiatać. Prawda, że cudowne? A kupiłem dwie, żeby na dwie ręce mogła, no to wiadomo, że szybciej wtedy sprząta, nie? Szybciej się zamiata, no logika, prawda? No właśnie, mamy Mikołajki, daję jej te zmiotki, już ponad 10 lat żyjemy razem i dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że ona umie przeklinać. Człowiek się stara, żeby coś ładnego, miłego i zarazem pożytecznego kupić, to kurczę nie, za każdym razem to samo. Moi drodzy, jest środa. Za chwilę zaczyna się druga lekcja i będzie klasa, będą pisali maturę próbną z angielskiego. Pierwsza część matury to jest słuchanie. Słuchają tekstów różnych dwa razy i uzupełniają, o czym te teksty były. Potem mają czytanie, ćwiczenia, prawda, fałsz i różne takie. I na końcu zadanie otwarte, które im również przeczytam na głos, żebym wiedział, że wszyscy wszystko zrozumieli, tak? W praktyce prawdopodobnie będzie to jakiś mail do napisania. Egzamin matura. Język angielski. Poziom podstawowy. Uwaga, czytam polecenie do zadania otwartego. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii kupiłeś ciągnikowy kultywator sprężynowy z zapasowym kompletem lemieszy pusztywnych i skaryfikatorem. Zauważyłeś, że uszkodzone było łożysko toczne baryłkowe wachliwe w Limośrodzie oraz brakowało połączeń gwintowych ze śrubą pasowaną o czpieniu stożkowym. Chcesz zgłosić jego reklamację, napisz na czym polega problem oraz gdzie i kiedy nabyłeś urządzenie i zaproponuj rozwiązanie problemu. Moi drodzy, życzę powodzenia. Ale dzisiaj podła pogoda. Wczoraj przeczytałem na Miasto z Charakterem, że wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora. Czedeku. To jest jakiś taki precedens, bo zawsze było tak, że po prostu ogłaszali ten konkurs, a teraz ogłosili, że ogłoszą na BIP-ie. Także, żeby wszystko było tak ładnie, żeby każdy miał szansę. No ale pan Jan był bardzo, bardzo długo, także naprawdę wielki szacun. No ale wiadomo, no, nikt nie jest wieczny, nikt nie jest wieczny. Ale panu Janowi naprawdę należy się podziękowanie. Ja wiem, że są przeciwnicy pana Jana, bo nieraz czytam komentarze. No ale każdy, kto jest na jakimś stanowisku, to ma swoich tam i zwolenników, i przeciwników, prawda? No, ale ogólnie, no, ze względu na lata pracy, osiągnięcia, zobaczcie, ile artystów było u nas. No, uważam, że należy się wielki szacun. I pewnie jakiś tam medal też padnie na końcu. Ja też kiedyś dostanę. Za bohaterstwo i odwagę. Bo wiecie, jestem już w takim wieku, że ja się już niczego nie boję. Co chcę powiedzieć, to powiem. Moi drodzy, już po maturze. W części drugiej, piątek dzisiaj. Wszystko jest ok, wszystko wyszło. Ale to jest kolejny przykład, jak życie potrafi spłacać nam niespodziankę. Słuchajcie, od kilku dni sprawdzałem swojego laptopa, czy wszystko jest ok, czy tutaj to działa, dźwięki i tak dalej. Wszystko było ok, na poprzedniej maturze było ok. Piątek dzisiaj, całe szczęście, że przyjechałem rano. Włączam, komputer nie rozpoznaje pliku. Ja już dostaję szału. Włączam, wyłączam, włączam, wyłączam na różne sposoby. Nie działa.
Na szczęście byłem dużo wcześniej, bo jak jest matura, to jestem dużo wcześniej w szkole. W BME i jadę sportem na kociołki, bo przypomniało mi się, że w garażu mam starego jamnika jeszcze i go tutaj przywiozłem, zobaczcie. Podłączam tego jamnika, już jest przed lekcją. Wszystko działa, tylko CD nie działa. Myślę sobie, Boga nie ma. No ale ostatnia deska ratunku. Dzwonię do mojej koleżanki anglistki. I wiecie co? Przyniosła mi magnetofon. Zobaczcie. Wszystko pięknie działało, matura poszła pięknie. Także dzięki ci koleżanko, normalnie podbiłaś moje serce. Wiecie co? Coś wam powiem w zaufaniu. Normalnie na maturze, jak siedzi komisja, siedzą nauczyciele, no to muszą cały czas pilnować, uważać, chodzić. Znaczy chodzić chyba nie teraz nie można, chyba że uzasadniony powód. Ale ogólnie trzeba pilnować egzaminów. Natomiast na próbnych to tak nie jest, bo oni się sprawdzają, sami piszą. A ja tylko siedzę tak, bo siedzę, puszczam słuchanie, a potem 2 godziny siedzę. No i z nudów człowiek zaczyna przeglądać internet, no bo przecież nie będę w myślach mówił sam do siebie. I wiecie co? Pokażę wam. Kupiłem ekspres do kawy na raty. Media Expert. Jak odbiorę, wszystko zobaczycie. Moi drodzy, teraz mi się przypomniało. Zapraszam, za chwilę będzie wywiad z moimi uczniami. Wiecie, że ja nie zapraszam nigdy nikogo do filmów poniżej 18 lat, ale oni są dorośli i będę z nimi rozmawiał w szkole. Wspaniali ludzie, wiadomo, że wspaniali, bo moi uczniowie. Polecam. Gdzie to się wyłącza? Dzisiaj w ogóle są Mikołajki i cały czas Mikołaje łażą po szkole. Już były Mikołaje z samorządu. A teraz przyszli, właściwie przyszły, bo ładne blondyny, z Caritasu Mikołajki przyszły. Dały mi taki ładny taką ładną kopertę. Tu też oczywiście są jakieś słodkości, jakiś znamienity cytat o sercu Bożym. Oczywiście przeczytałem, wziąłem sobie to do serca i w ogóle jest bardzo miło dzisiaj w szkole, wow. Moi drodzy, no to jedziemy do Media Expertu po ten mój ekspres, który kupiłem w czasie matur. Już go ściągnęli. A przy okazji, test dla Media Expertu, bo pamiętacie, tam w jednym z moich filmów, dwóch nawet było, że w Czankowie to tak średnio z tą obsługą było. Zobaczymy, jak to dzisiaj wygląda. Pamiętacie, kiedyś czekałem na czajnik, pół godziny nikt do mnie nie podszedł, a potem pani przyszła i powiedziała, że pójdzie poszukać i już nie przyszła. Przedtem też były perypetie, ale to tam się możecie cofnąć do filmów z początku mojej kariery błyskotliwej. To wszystko będziecie wiedzieli. Nie wejdę, słuchajcie, z kamerą, znaczy w takim przypadku zawsze biorę komórę. Natomiast, no bo komóra jest mniej inwazyjna, przed kamerą każdy sztywny się robi. Natomiast tutaj nie, no wiecie jaka sytuacja jest. Ja tam siebie jakoś nie wywyższam, ale jednak chyba 100% populacji jeszcze pamiętam je z tych plakatów, które były praktycznie wszędzie na balkonach, na płotach, gdzie tylko można było. No, a co trzeci z was głosował na mnie, więc jak gdzieś wchodzę, to jednak ludzie mnie jeszcze rozpoznają. Dlatego bez nagrywania. Wejdę, wyjdę i wtedy wam powiem co i jak to się odbyło. No swoje trzeba odstać, prawda? Taka nasza czarnkowska codzienność. Poznań by się nie powstydził. Poznań by się nie powstydził taki korku. Naprawdę. O Boże.
No więc tak, tak na gorąco takie przemyślenia, jeżeli chodzi o naszego Media Expert. Jest dobrze, słuchajcie, bardzo miła obsługa. Pan oczywiście przeleciał wszystkie banki. Nie dali mi oczywiście żadnego kredytu, a szkoda. Chciałem kredyt, kurczę, bo to jednak nie są małe pieniądze na ten ekspres. No ale nie dostałem, żadnym. Tam w trzech bankach próbował, żaden mi nie dał. Czemu się w sumie nie dziwię przy moich zarobkach? Po prostu nie byłem wypłacalny, jeżeli chodzi o nauczycielskie zarobki. No, takie przykre chwile. No to wziąłem debetówką, zapłaciłem. Chodzi o to, że jak bierzecie w Media Expert, to macie dwie raty spłacone przez właśnie Media Expert, nie? Także to jakieś tam 660 zł wychodziło. Dużo pieniędzy. Dlatego chciałem wziąć na kredyt, żeby właśnie tą kasę wyjść do przodu. No, ale nie będę. Witam Was ponownie z zespołu szkół Czankowie i dzisiaj mamy dwóch moich uczniów, tak? Oboje pełnoletni, dlatego mogą występować, żeby tutaj nie było. Ale powód jest jeden, słuchajcie, to są wybitnie utalentowani uczniowie, bo grają, no właśnie, gdzie? Gramy, no jeszcze nie koncerty, ale na YouTubie nagrywamy. Próbujemy tworzyć piosenki, na razie nam średnio wychodzi, ale próbujemy robić to jak najlepiej, jak tylko potrafimy, także wpadajcie na nasz kanał, który będzie w opisie. W opisie filmu. Tak, będzie na pewno w opisie filmu. Serdecznie zapraszamy do lajkowania. No właśnie, a teraz, żeby tak przybliżyć naszym widzom, co to za muza, co to za zespół, kto tam gra? No, nazywamy się Puszkerci, nagrywamy w Kuźnicy Szymkowskiej, mamy studio. Jeszcze nie zrobione, ale próbujemy coś tam ogarnąć, zrobić rekwizyty. Robimy różnorodną muzykę, raz taką, czasami takie bardziej... Dla młodych, ale dla starszych też może coś się znajdzie. Okej, okay. Rozumiem, że was jest o dwóch, jak taki modern talking, tak? Czy więcej osób tam bierze udział? Nie, więcej. Ośmiu około. No ośmiu, no to już jest wiadomo, nie? Boys band. Więcej głów, więcej pomysłów. Mhm. No, teksty sami piszemy, wszystko sami robimy. Na czym gracie? My śpiewamy. A wy śpiewacie, a rozumiem, że reszta tam gra, no, tak? Jeden jest od beatów, drugi od tam przygotowania muzyki w ogóle. Słuchajcie, link, tak jak tutaj chłopaki mówili, będzie pod filmem, także wpadajcie na ich kanał, lajkujcie, dajcie im szansę, bo tak będziemy promować naszych lokalnych artystów, którzy być może nie będą lokalni, tylko ogólnoświatowi. Dobra, dzięki chłopaki. Pozdrowienia dla Puszkerców. Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam. Oj, dobrze, że ten tydzień się kończy, bo pogoda nas nie rozpieszcza. Nie rozpieszcza w tym tygodniu. No i banan znowu na twarzy, moi drodzy, bo to już jest piątek, piątunio, więc wracam do domu, zaczynam weekend. Fajnie, że znowu byliście ze mną. Polecam następne filmy. Pamiętajcie, łączy nas Czarnków. Wszystkiego dobrego na ten weekend. I do zobaczenia w następnej produkcji. Bye.